Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przybyłem tu dzisiaj na Jasną Górę z Gliwic, aby swoją obecnością zaświadczyć o wielkich cudach, wielkich dziełach, jakie w moim życiu dokonał Pan Bóg. Ale żeby do tego dojść, to muszę cofnąć się nieco w przeszłość i opowiedzieć Państwu swoją historię. Obecnie mam 46 lat, jestem szczęśliwym ojcem trójki dorosłych dzieci i mam wspaniałą żonę, dzięki której pewnie też między innymi się tutaj znalazłem. Przez pierwsze lata mojego życia, ponieważ wywodzę się z rodziny, w której ojciec był, no powiedzmy, prawie niewierzący, matka jakieś tam podstawy religijne próbowała we mnie wtłoczyć. Przez te pierwsze lata życia, od jakiejś tam podstawy życia katolickiego osiągnąłem, czyli powiedzmy pierwszą komunię, chrzest, pierwszą komunię. I to było w zasadzie wszystko, na czym się jak gdyby opierałem. Potem lata takiego młodzieńczego buntu, dojrzewania oddaliły mnie od Kościoła i moje życie było puste. Ponieważ byłem osobą poszukującą, starałem się Boga znaleźć. Starałem się Boga znaleźć nie tam, gdzie On jednak był, bo zacząłem się interesować ruchem New Age, całą ideologią właśnie z tym związaną. Czyli to były tomy literatury, pochłaniałem je bardzo chętnie. To były lata 70., tak jak moi przedmówcy wspominali, gdzie to właśnie wszystko się pojawiało na naszym rynku w Polsce. Ja to chłonąłem. I to doprowadziło do takiego zamieszania w moim życiu, gdzie pojęcie Boga przestało dla mnie być jako Boga osobowego, natomiast Bóg jawił mi się w tym momencie jako jakaś kosmiczna energia, wszystko we wszystkim. Było to takie rozmyte. To z kolei doprowadziło mnie do tego, że łatwo przyjmowałem właśnie różne ideologie, nawet innych religii. I w tym momencie na mojej drodze, jak to młodego człowieka, pojawiła się miłość, żona, potem dzieci, no i potem problemy różne, które życie rodzi, czyli choroby dzieci, choroby żony, różne trudności. No i człowiek stara się temu zaradzić, szuka. Ja szukałem w stronie właśnie bioenergoterapii. I oczywiście w moim życiu pojawił się w tym momencie pewien radiosteta, który stwierdził, że skoro ja tam mam jakieś problemy zdrowotne, zwłaszcza zdrowotne rodziny, no to trzeba z tego skorzystać, bo jest duża możliwość, żeby uzdrawiać w ten sposób całą rodzinę. Skorzystałem z takiego zabiegu bioenergoterapeutycznego, skorzystała moja żona, moje dzieci. Po tych seansach stwierdził ten bioenergoterapeuta, że ja mam bardzo silne predyspozycje, bardzo duże predyspozycje, możliwości, żeby w tym kierunku się rozwijać, że mam bardzo wysoki kolor radiostezyjny, to są tam poziomy energii, gdzie można to jeszcze bardziej udoskonalać, rozwijać i że powinienem w tym kierunku swoje zdolności rozwijać i pobudzać. To oczywiście bardzo mi się spodobało, no bo czemu nie, skoro mógłbym pomagać i sobie, i rodzinie, i jeszcze innym ludziom, więc no jak najbardziej pobudki były we mnie pozytywne. No nie chciałem nikomu zaszkodzić w żaden sposób. I zacząłem jeszcze bardziej zgłębiać literaturę i poszedłem na kursy. Zrobiłem kurs Reiki pierwszego stopnia, potem drugiego stopnia. Między innymi zrobiłem potem masaż tybetański, Inshindo, otarłem się o szamanizm, wszystkie pokrewne dziedziny z tym związane. Bo to tak już potem idzie, jedno z drugim się łączy i człowiek, jeżeli się jak gdyby zetknął z jedną rzeczą, zaraz stara się szukać jeszcze czegoś więcej. Nie zauważyłem w tym niczego złego, no bo skoro moja działalność zaczęła przybierać taki obrót, że przez pewien czas nawet utrzymywałem się z tego zawodowo, pomagałem w jakiś sposób ludziom, wydawało mi się, że idzie to w dobrym kierunku, bo ludzie mieli jakieś pozytywne doznania podczas zabiegów. Ja również potrafiłem na przykład podczas zabiegów znać emocje, myśli ludzi, których dotykałem, jak gdyby, z którymi miałem kontakt. Miałem też doznania typu wyjścia poza ciało, jakieś tam podróże astralne,
różne dziwne rzeczy się działy, które bardzo mi się podobały, bardzo mi imponowały. Było to bardzo ciekawe, coś zawsze, coś nowego, coś ponad naszą jakby codzienność, ponad naszą szarzyznę, która tak mi się wydawało, że jest nudna i nieciekawa. I dalej szukałem. To doprowadziło mnie też w pewnym momencie nawet do tego, że przyjąłem schronienie buddyjskie, czyli to jest taka inicjacja buddyjska, gdzie obcinają kosmyk włosów, to jest potem ten kosmyk włosów jest odwożony do Indii, spalany przy ołtarzu, specjalny ceremoniał, dostałem buddyjskie imię, no po prostu wszystkie różne dziwne rzeczy, które można było znaleźć, to ja łapałem. No i co dalej się działo? Na płaszczyźnie duchowej coraz bardziej oddalałem się od Kościoła. Nigdy nie byłem osobą, która jakby lgnęła do Kościoła, że zawsze dla mnie to było jakieś takie niepotrzebne wydarzenie w życiu, wejście do Kościoła. Ale ponieważ żonę mam bardzo wierzącą i bardzo chciała, żebym uczestniczył we wszystkich nabożeństwach, żył życiem sakramentalnym, więc bardzo mnie do tego zachęcała. Ja, broniąc się rękami, nogami, coraz dotkliwiej odczuwałem jakiekolwiek wejście do Kościoła. Na początku były to różne nieprzyjemne myśli w Kościele, jakieś złe samopoczucie, potem jakiś nawet wewnątrz jakiś stek wyzwisk, które się rodziły w głowie. No niesamowite rzeczy. Doprowadziło to do tego, że nawet miałem problem, wchodząc do Kościoła, żeby dotknąć wody święconej. Jest to naprawdę trudne dla takiego człowieka. To było na takiej płaszczyźnie duchowo-religijnej. I oczywiście pustka taka. Pustka związana z brakiem Boga osobowego. Bo dla mnie w tym momencie, tak jak już wspominałem, Bóg był energią. Był energią kosmiczną wszystkim we wszystkim. No a trudno rozmawiać z energią, prawda? Trudno się zwrócić do energii. I druga sprawa. Życie rodzinne. Życie rodzinne powoli padało. Traciłem kontakt z dziećmi, z żoną też coraz gorzej. To zupełnie niemalże doprowadziło do rozwodu, do utraty moich najbliższych. To jest kolejna sfera. I jeszcze jest sfera fizyczna, czyli sfera mojego zdrowia na przykład. Bo robiąc zabiegi osobom z poważnymi schorzeniami, na przykład typu nowotwory, ja przejmowałem, jak gdyby dostawałem takich podobnych dolegliwości, jak te osoby, którym tej pomocy udzielałem. I to do tego stopnia, że czasami wywoziła mnie w nocy karetka z takimi bólami, że ja traciłem przytomność. Traciłem przytomność z bólu, wywoziła mnie karetka, robiono mi serię badań, po którym lekarze stwierdzali, że przecież mi nic nie jest. Oka zdrowia. Ja też jestem sportowcem, jestem ratownikiem, uczę pływać, więc mówię, moje życie jest bardzo aktywne. I mówię, po serii badań lekarze stwierdzali, że oni nie widzą jakichkolwiek przyczyn fizycznych, które byłyby możliwe, żeby takie efekty fizyczne potem na mnie występowały. I to wszystko doprowadziło mnie do takiego stanu, gdzie miałem zupełną depresję. Depresja i połączenie z myślami samobójczymi. Cały czas nieustannie praktycznie myśl samobójcza. Bezsens życia. Zupełnie nic nie ma wartości. To stało się tak mocne, że na przykład jadąc samochodem miałem cały czas ochotę skręcić w nadjeżdżającego tira czy w przydrożne drzewo. To naprawdę było bardzo silne, jakby mnie ktoś cały czas namawiał, skręć, zrób, uderz. Cały czas taka destruktywna myśl. I kiedy już tak dochodziło do takiej sytuacji, że już naprawdę nie radziłem sobie z sobą zupełnie, w tym momencie jakaś taka myśl, że jednak Panie Boże ratuj. I Pan Bóg zareagował na to. To wystarczy jedno westchnienie widocznie czasami, żeby Pan Bóg zareagował na naszą prośbę i w tym momencie też postawił taki cykl zdarzeń na mojej drodze. Pierwsza rzecz to była też właśnie reakcja mojej żony. Potem się dowiedziałem, że ona już od kilku lat modliła się w intencji mojego nawrócenia. Było to spotkanie rekolekcyjne, gdzie przyjechał kapłan, zakonnik z rekolekcjami do parafii i żona mnie namawiała, żebym poszedł na te rekolekcje. Ja mówię, wiesz co, ja nie będę chodził na takie rekolekcje, bo kolejny kapłan będzie mi mówił o aborcji i o takich innych rzeczach. Ja, mnie to nie interesuje, ja nikogo nie zabiłem, nie zabiję i to mnie nie interesuje.
ale mnie namawiała. Mówię, zrobię to dla ciebie, pójdę. Poszedłem na te rekolekcje i proszę mi uwierzyć, to było coś niesamowitego. Pierwszy raz w życiu usłyszałem Słowo Boże głoszone z mocą. Ten zakonnik, ta osoba mówiła to, to co mówiła, ja nie pamiętam w tej chwili treści tego kazania, tych rekolekcji, ale to, co było powiedziane z tak wielką mocą, z tak wielkim przekonaniem, że po prostu te słowa to były, jakby ktoś rył rylcem w sercu, że to jest prawda, on w to wierzy i on tym żyje. Było to coś niesamowitego. I to był taki jakby punkt zwrotny, że jednak coś w tym wszystkim jest. Takie moje przeświadczenie, że coś w tym wszystkim jest. Muszę dalej spróbować. No i potem następna zareżyserowana przez Pana Boga akcja, gdzie moi znajomi, przyjaciele poprosili mnie też, żebym przyjechał sobie do Częstochowy uczestniczyć we mszy o uzdrowienie. Msza o uzdrowienie odbywały się tutaj jeszcze w katedrze częstochowskiej, prowadzone oczywiście przez wspólnotę Przymierza Rodzin Mamre. Na początku reakcja moja była, no bez sensu, po co ja tam pojadę, będę parę godzin stał w jakimś ciasnym albo zimnym kościele, no i co ja tam będę robił. No ale faktycznie ten mój stan psychiczny już był też taki byłem zdołowany, że mówię, dobra, najwyżej stracę te parę godzin, trudno, przeżyję to. Wzięliśmy całą rodzinę, czyli żonę, trójkę dzieci, wsiedliśmy w samochód, pojechaliśmy do tej Częstochowy. Mówię, tutaj na miejscu spotkałem się z niesamowitymi rzeczami, bo właśnie z działaniem Pana Boga z wielką mocą. Pierwszy raz spotkałem się też w kościele z darami, z charyzmatami, gdzie osoby posługujące darami, na przykład prorockim, taka osoba skierowała do mnie pewne słowa i mówi do mnie w ten sposób: słuchaj, jeżeli Pan Bóg do ciebie kieruje słowa, ja nie wiem, czy ja ci mogę to powiedzieć, bo to są bardzo trudne słowa, ale ponieważ ja mówię, mi jest wszystko jedno, możesz mówić co chcesz. No i usłyszałem słowa: jeżeli się nie nawrócisz, to zginiesz ty i cała twoja rodzina. Mówię, no ja to spoko, ja mogę zginąć, no to jest akurat wszystko jedno, ale mówię, rodzina, dzieci, nie, muszę coś z tym zrobić. No i pytam dalej, co mam zrobić? Nawróć się, idź do modlitwy, idź poproś Pana Boga o przebaczenie. Poszedłem do modlitwy stawienniczej. Też dla mnie to była zupełna nowość, modlitwa stawiennicza. Poszedłem do modlitwy stawienniczej, no i mówiłem, z czym przyszedłem, że to są jakieś zniewolenia, prawdopodobnie powstałe na skutek bioenergoterapii, że może by wypadało się z tego uwolnić. No i te osoby w tym momencie stwierdziły, nie, to na takie rzeczy może sobie pozwolić tylko kapłan, proszę się ustawić do kolejki, w której jest kapłan. No i tam próbowałem dostać się do kapłana, naturalnie nie udało mi się, bo jak podchodziła moja kolej, to w tym momencie kapłan przechodził sobie do innej kolejki, a ja tak biegałem od kolejki do kolejki. Pan Bóg sobie tak robił ze mnie żarty troszkę. Od kolejki do kolejki. No i kolejna sytuacja. Ja mówię do tej osoby, która mi te słowa przekazała, mówię, słuchaj, nie mam możliwości, dzisiaj się już tu nie dostanę, to się spotkanie się już kończy, ja się nie dostanę. Jeżeli możesz, to coś tam spróbuj się pomodlić. Ona mówi, nie, ja tu jeszcze mam znajomego księdza, mam siostrę zakonną, chodź pomodlimy się razem. Poszliśmy do siostry zakonnej, to była siostra Dorotka. Jak popatrzyła na mnie, to znowu kolejny szok dla mnie był, bo popatrzyła na mnie i mówi, nie, ty nie byłeś u spowiedzi, ty sobie najpierw idź się wyspowiadaj, a potem możesz przystąpić do modlitwy stawienniczej. Więc mi ręce opadły, mówię, no przecież to jest coś niesamowitego. No i dobrze, pojechałem, wróciłem z tego spotkania, ale też pierwszą myślą taką, mówię, trzeba się ratować, trzeba coś z tym robić. Jeszcze pytałem się, jak możemy zapobiegać takim rzeczom, co robić dalej. Dostałem poradę, żebyśmy próbowali się całą rodziną modlić. To był dla mnie też niesamowity etap w życiu, bo nigdy w życiu nie modliliśmy się razem. Nie modliliśmy się z dziećmi, nie modliliśmy się wspólnie. A w tym momencie, po pierwszej właśnie tej wizycie po mszy w Częstochowie, byliśmy w stanie usiąść razem wieczorem, wspólnie, i zacząć się modlić. Było to naprawdę niesamowite przeżycie. Modlitwa wspólna z dziećmi dorastającymi, z żoną. Przeżycie niesamowite. I tak to się zaczęło. Potem codzienna wieczorna wspólna modlitwa, która zaczęła nas jednoczyć.
zaczęły się budzić na nowo relacje, zaczęliśmy normalnie rozmawiać. I to był kolejny etap takiego mojego uzdrowienia, uwolnienia. Kolejna msza w Częstochowie po miesiącu. Przyjeżdżamy całą rodziną i nie ma problemu. Pierwsze, od razu podchodzimy do kolejki, jest ksiądz Włodzimierz Cyran, nasz doktor, który zaczął się modlić nade mną. No i tu, proszę Państwa, kolejne efekty specjalne. Po kilku minutach modlitwy ksiądz pyta, jak ja się czuję. A ja mówię, ja odpowiadam księdzu, że chce mi się z tego wszystkiego śmiać. I zaczynam się śmiać z tego. Z całej tej modlitwy, z całej tej sytuacji. To było jakieś takie poza mną. Zaczynam się śmiać z tego. No to ksiądz mówi, no modlimy się dalej. I proszę sobie wyobrazić, że kolejna faza modlitwy, gdzie ja zaczynam szczerzyć zęby jak pies i warczeć. Super, nie? Relacja. I człowiek jednocześnie obserwuje to, wie, co się z nim dzieje, a nie jest w stanie nad tym zapanować. To jest po prostu szok. Ja mówię, co się ze mną dzieje? Już chyba całkiem zwariowałem. Ale dalej, no ksiądz się modli, ja nie mam na to wpływu. Ja stoję, coś się we mnie trzęsie, telepie, warczy, a ja jestem jakby obok i obserwuję siebie jakby z zewnątrz. No i po pewnym czasie tej modlitwy, to pamiętam, jak dzisiaj było przed krzyżem z boku katedry, taki olbrzymi krzyż i klęcznik. I w tym momencie ksiądz zaczyna mówić słowa, że na imię Jezusa musi się ugiąć każde kolano istoty niebieskiej, ziemskiej i podziemnej. I w tym momencie ja zostaję rzucony. To nie było, że ja się przewróciłem, czy upadłem, czy potknąłem. Ja zostałem pchnięty z taką niesamowitą siłą, że wylądowałem w tym klęczniku jak taki maleńki pyłek pchnięty jakimś, nie wiem, niesamowitym podmuchem. Padłem w ten klęcznik, na te kolana łupnąłem i przy tym wszystkim, przy tym całym moim takim uderzeniu, ja czułem się, jakbym wpadł w poduszki. Klęcznik się mało nie wywalił, a ja miałem wrażenie, jakbym wpadł w poduszki z taką niesamowitą opieką jakiejś wielkiej mocy, wielkiej istoty, która mnie kocha. To nie było nic nieprzyjemnego w tym wszystkim. Ja czułem uderzenie, czułem pchnięcie, ale jednocześnie jakąś wielką opiekę i miłość. To było, to trudno wyrazić, bo to było takie podwójne uczucie, więc ciężko to opisać. Natomiast kapłan dalej się nade mną modlił i odczułem wielką ulgę. I to był kolejny taki etap zwrotny w moim życiu, gdzie wyrzekłem się tych wszystkich sił demonicznych. Zacząłem patrzeć na to z innej perspektywy. Ja na przykład do tej pory nie widziałem, że... Ja Państwu podam taki przykład. Podczas inicjacji Reiki i w ogóle podczas całego cyklu, jak się uczy Reiki, nie, jeżeli Państwo, ktoś miał z tym kontakt, to zabieg Reiki wygląda w ten sposób, że przykłada się ręce w odpowiednie punkty ciała. I na przykład mistrz, który nas tego uczył, prowadził nas, że przez pewien etap kładzie się ręce w ten sposób, dokładny cykl, schemat układu rąk. Po dwóch dniach takiej nauki mówi, a teraz możecie o tym wszystkim zapomnieć, bo ta energia jest inteligentna i obojętnie co zrobicie, ta energia i tak trafi tam, gdzie ma trafić. Więc jaki my mamy na to wpływ, prawda? Tego człowiek nie widział. Nie widział tego, że ta energia sama kieruje tym, czym chce, czyli nami również też. Czyli tą energią, którą ja niby miałem się posługiwać, kieruje zupełnie ktoś inny. Druga sprawa, też człowiek tego nie widzi, jest niesamowicie zaślepiony podczas tego, gdzie mówi się nam, że człowiek musi być bardzo wysoko rozwinięty moralnie, bo tą energię można wykorzystywać w sposób zły, że można komuś bez problemu zaszkodzić, zwłaszcza po drugim stopniu Reiki, gdzie, tak jak tutaj pan Takieli mówił, ma się możliwość przekazywania energii na odległość, dostaje się do dyspozycji znaki, którymi się posługuje i te znaki można dzięki tym znakom tą energię przesyłać bez problemu, nie ma znaczenia, czy ta osoba jest daleko, czy blisko, można tą energią kierować tak, jak się chce. I w tym momencie nam się wyraźnie mówi, że możemy tą energią bardzo komuś zaszkodzić. Dlatego kładzie się nacisk na wysoką moralność osoby, która posługuje się tą energią. Ale jednocześnie właśnie się daje ten sygnał, że można komuś zaszkodzić. I kolejny etap.
gdy to już wszystko zauważyłem, to sobie uświadomiłem, zacząłem to, mówię, to ja teraz dalej muszę coś z tym robić. I tu się zaczyna potem walka duchowa, bo z jednej strony cały czas pokusy, żeby jednak wrócić do tego, co się działo, żeby, bo to jest przewartościowanie całego życia. Ja musiałem spalić na przykład 50 kg literatury okultystycznej związanej z tym tematem. Musiałem powyrzucać wszystkie wahadła, różdżki, wszystkie tego typu przedmioty, które mi pomagały w pracy. Musiałem zmienić środowisko. Miałem środowisko znajomych, bioenergoterapeutów, przyjaciół, którzy niestety też skończyli w różny sposób, bo część z nich poumierała na choroby, z których jakby często uzdrawiali ludzi. Więc bardzo dużo osób z tych, których ja znałem, skończyło w sumie tragicznie. Te, które żyją, które znam w tej chwili, mają różne problemy i też, tak jak ja, są zaślepione, nie potrafią tego dostrzec. Teraz następną rzeczą właśnie, jaka była w moim życiu, to rekolekcje. Rekolekcje, na które przyjechałem ze wspólnotą rodzin Mamre, były to rekolekcje ewangelizacyjne, gdzie jak gdyby od początku uczyłem się życia chrześcijańskiego, zasad wiary, prawd wiary, życia chrześcijańskiego. I jednocześnie, ucząc się tego, byłem uwalniany przez księdza w serii modlitw przy udziale wspólnoty. I też proszę sobie wyobrazić, gdy dochodziło już do takiej kulminacyjnej modlitwy o uwolnienie, ja nie byłem w stanie wyjść o własnej siłach z pokoju. Byłem w pokoiku i gdyby nie żona, która mnie praktycznie wywlokła z tego pokoju, bo to trudno powiedzieć, że ja wyszedłem, bo ja pełzałem praktycznie po ścianach, żeby tam dojść, to w ogóle bym nie wyszedł. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której człowiek wstaje, chce iść do drzwi, a nogi mu się odwracają w drugą stronę i idzie wprost w przeciwnym kierunku. Nie panuje nad własnym ciałem. Jest to coś niesamowitego, że człowiek nie włada własnym ciałem. To jest już tak w tym momencie tak demon się ujawnia, że człowiek nie panuje nad własnymi reakcjami, nad własnym ciałem, nad tym, co robi. Kiedy już udało mi się dotrzeć do kaplicy, ksiądz pomodlił się nade mną krótko i po mszy zabrał się za mnie twardo. Już koło chyba półtorej godziny trwała ta modlitwa, też połączona z niesamowitymi efektami, bo w tym momencie drzwi w kaplicy, okna zaczęły trzaskać, psy na podwórku się rozwyły, to po prostu było tak jak scena żywcem wyjęta z horroru. I proszę sobie wyobrazić, że moje ciało było jak pobite. Jakbym, ponieważ jestem sportowcem, więc trenowałem i po biegach, po jakichś dużych wysiłkach człowiek ma zakwasy w mięśniach. Jest to taki normalny objaw. Ja po modlitwie o uwolnienie mniej więcej tak się czułem, jak po olbrzymim wysiłku sportowym, po takim jakimś ekstremalnym wysiłku, gdzie byłem cały pobity, obolały, ale szczęśliwy, bo w końcu ja poczułem, jak ze mnie coś złego wylazło. To po prostu niesamowity spokój, uwolnienie i wielka radość, że nareszcie jestem wolny i panuję sam nad swoim ciałem. I do tego właśnie doprowadziła mnie ta cała bioenergoterapia i nie chciałbym mówić, że bioenergoterapeuci są złymi ludźmi, bo tu po prostu jest tak przekłamane cała ideologia, że człowiek chcąc zrobić coś dobrego, wikła się sam i jeszcze szkodzi innym ludziom, wkraczając w sferę, którą Pan Bóg nam nie udostępnił. Na koniec życząc Państwu przeżywania tego czasu, pragnę zapewnić o tym, że Pan Jezus jest niesamowicie miłosierny i dobry i w moim życiu pozmieniał tak wiele, że gdybym chciał tutaj wszystko opowiadać, to pewnie do wieczora bym musiał mówić, bo oprócz tego uwolnienia z bioenergoterapii uzdrowił mnie z licznych chorób, uzdrowił mnie z depresji przede wszystkim, że po prostu chwała Panu w tej chwili żyję życiem sakramentalnym i obecność moja w Kościele jest dla mnie największą rozkoszą. Chwała Panu.